Witam cię serdecznie w kolejnym odcinku z serii Nail Haki, profesjonalista kontra laik. Zaczynamy. Gdy przedłużanie paznokci zajmuje ci za dużo czasu, to powinnaś kliknąć link w opisie. Przechodzimy do sedna od razu. Zaczaruję dzisiejszy odcinek. Wyjdzie ci, wyjdzie mi. To oglądajmy pierwszego Nail Haka. Aha. Nie, proszę cię. Chciałam powiedzieć, że my zrobimy na tipsie. Dobrze. Ale zobaczmy całość. Jak to wygląda? Lakiery tradycyjne. Uwielbiam. Fuj. Jak to wygląda obrzydliwie, nie? O fuj, tak jak... Voila. Dawaj to. Miejmy to jak najszybciej z głowy. W ogóle czekaj, jak ja zaczęłam... Słomki, idę do sklepu, ty szłaś ze mną, więc no, już się domyśliłaś, ja, o co chodzi. Ze słomkami, nie? I ja tak... Mówię... Widziałam w sklepie takie słomki, nie? Mówię, kurde, trochę grube, może nie wyjść. Może nie wyjść. Chociaż mamy duże tipsy, to może nie będzie... Ale nie, że nie wejdzie do lakieru. O kurde, nie wejdzie do lakieru przez no to szyjkę. Idę po takie z soczku. Ale to są chyba jakieś papierowe. Trudno. No jakie słomki inne? Teraz w soczkach już nie ma takich. Takich musiałeś mnie zaś. Na czym stanęłam? Nie wiem, właśnie. Aha, tak. Chciałam powiedzieć, że tak, że można zamoczyć i to po prostu... już? Zaparkowałaś? Ja. Zamoczyć i odciąć tą końcówkę i znowu to włożyć, znowu. Żeby brilliant. Tyle nie ten... Brilliant. A może rzeczki? Może. Brilliant. O wszystkim pomyśli, nie? Ale myślę, że te wejdą. I teraz tak, czekaj, teraz najlepsze. Bo tu są lakiery tradycyjne, nie? No. I ja przygotowałam dwa warianty. Nie gadaj. Tradycyjne. Jakieś takie, no. I żeby cię przekupić, żebyś robiła na tradycyjnych, przygotowałam ci błyszczące. Dobra. Pokaż w kamerze. Może być. Holo. To było intencjonalnie. Ja uwielbiam. A ja sobie przygotowałam. Ja sobie przygotowałam BKT z kulo. O kurde, może być ciężko. Ale bo... potem sobie pomyślałam, że może mi to na nich nie wyjść, bo są za gęste. Może ci na to. To już palicho z konsystencją, ale chodzi o to, że tutaj ona tak srogo chlasnęła. No. I ta grubość, która tutaj jest, to się może w środku nie utwardzić. Bo kiedy nakładamy lakiery, to robimy cienko. Możesz to sprawdzić, może to wyjdzie, tylko tam, gdzie będzie grubiej, będziesz musiała i tak troszeczkę zebrać, tak jakby pędzelkiem, nie? Spróbuję. Sprawdź, może się uda. Dobra. I na czym będziemy chlastać? Tipsa mamy. No. I stwierdziłam, że go sobie albo z BKT pokryjemy. Tak. Najszybciej, o kurde. No. Masz też przygotowane. Też mam. Dobra, to zaczynamy od tego. Czegoś trzeba zacząć, nie? Czyli baza najpierw. Baza w sensie... kolor podkładowy. Kolor bazowy. Kolor podkładowy. Jedna warstwa, od razu to jest, też się błyszczy. Jak na przykład ktoś trenuje zdobienia na białym... O, to tak, żeby szybko było. Bardzo szybko, bo po pierwsze jest tylko jedna warstwa, bo on kryje przy pierwszej warstwie, a po drugie nie trzeba zmywać lepkiej warstwy, bo często niektóre zdobienia, zdecydowana większość wymaga tego, że raczej lepiej, żeby się nie rozpływały linie, czy to, co malujemy, na lepkiej warstwie, która jest po utwardzaniu, a ten właśnie tej lepkiej warstwy nie ma. I przez to właśnie lata temu bardzo lubiłam malować tipsy Arte Brillante białym, bo właśnie się tak utwardzał na bez lepkiej warstwy. I się błyszczał już chyba nawet, z tego, co pamiętam. Dobra, tu i tak będę chlastać, więc ja już to... No właśnie. Ja już to oleję. Te niteczki, no trudno, niechaj tam zostaną. Na paznokciu to wiadomo, że tych niteczek by nie było, bo by na pewno przytarła. A tu na tipsie to tak... Tam jest zagodo. 90 ja, na sekund. Mnie. No, jedna, druga zagodo i potem połowę rzeczy człowiek zapomina zrobić. Dobra, polecam odkręcić sobie. Aha, żeby zawczasu było. No nie no, musisz sobie odkręcić, żeby... A ja nie mogę tak mieć jak ty, bo mi to wyschnie. Możesz, co ty? I to wyschnie. Co ci wyschnie? To mi wyschnie, nie? Nie, co ty? Jak jeszcze lakier, o Boże, ale to fali. Którą bierzesz słomkę? Ta ci wejdzie? Nie. Nie? Ja próbuję. No na styk. Tu nie wejdzie, ale do niebieskiego wejdzie. Może wejdzie. To weź sobie tą z soczku. Wezmę sobie soczku. Ale czuję, jakie to jest gęste. Dobra, już zanurzyłam. I co teraz? Za dużo. Zaczynasz od niebieskiego, to ja też. Trochę, że przesadziła, nie? Ja też nie miałam tak wyczucia. Dobra, chlastej, Hania. Dobra. Trzy. Trzymaj sobie lepiej to, no. Cztery.
Chyba zasnął. Ale patrz, jak grubo, nie! Nie, nie popijesz, Ania. Polecam tak, tobie zmienić słomkę. Czekaj, jeszcze raz. To będzie. O! Za dużo, za dużo. Ja muszę zmyć i jeszcze raz, tylko mniejszą ilością. O kurde! No kurde! O wow! Wszystko uwalone, pod spodem też. Dobra, oj, oj, oj. Jesteś zadowolona z tego efektu? No! Nie oszukuj! Dobra, ja sobie jeszcze raz tutaj pierdziachnę. Ja jestem cała w lakierze w ogóle. Jak taka gila, nie? Ej, patrz tą słomkę z tej strony! Ej, mam jakiś aceton? O nie, zapomniałam. Zapomniałaś acetonu? Leć po aceton, a ja tutaj zawalczę. Kontynuuję. Odgarnę sobie włosy. Nieco. Trzecia próba. Patrz, jak tu mi wyszło ładnie, dobra. Ej. Zamiast na tipsie, tak? No. Chyba tu zostawię to i tam też chlasnę. Dobra. Ładne, zostaw. To już lepiej nic nie wyjdzie. I teraz myślę, że sobie odetnę to. Nie odetnę tego. Muszę wziąć drugą. Weź no drugą, jest... nie być... Cebula. Wywal. Ja już to wywalę. Ja go tam nie. A jakim pędzelkiem to zebrałaś? O, tym to zabiorę. Też można. Ten nadmiar. Ej. No, co potrzebujesz? Muszę się wysmarkać. Możesz teraz mówić. Mam pytanie. Tak, dawaj, ja mam odpowiedź. Czy teraz mam to utwardzić? Tak. Znaczy... Tak. Możesz, a nie musisz, bo to by się mogło tak złączyć. Fajnie. Kurde, na lewym oku nie wiem złapać ostrości. Dobra, nieważne. Płak, idę na ślepo w to. I teraz druga, tak? Not bad. Tak. Drugi kolor. Teraz sobie już mniej zanurzę. No. Nauczona doświadczeniem. No. Minimalna ilość. Tak? I to ci wystarczy? Nie wiem, ale wtedy było grubo za dużo. Robić? Dobrze, dobrze, no. Działać? Ja. Czekasz? Chcę zobaczyć to. Nie rozśmieszaj mnie. Ja to próbuję. Wiesz, jak ciężko do takiej grubej tej dmuchnąć, żeby to wyleciało? Ale coś wyleciało. To napisz jeszcze. Chcę tym. Ale to z tego więcej nie wyleci, Hania. Teraz już nie pójdzie, bo mnie rozśmieszyłaś. Widziałaś? Rozdmuchałaś to, tak. Co już tam miałaś. No mówię ci, musisz nabrać. A mogę to zmienić jeszcze teraz? No, jak utwardziłaś się tak. A jak trochę utwardziłam? To znaczy, ile to trochę jest? Nie wiem. No sprawdź. No. Dobra, to teraz ja robię. Teraz ja się pośmieję z ciebie. To teraz robi rzadki. Ja zrobię teraz, najpierw zrobię taki ten, nie? Chyba. Nie, bo ci to dobrze wyjdzie od razu. Aha, bo ty nie możesz zmyć. No, ja nie mogę. To jest próbę. Nie, dobra, nie zrób ja próbę. Idę w to. Niżej! Podaj mi wacik, bo mi cię poleci. Nie znam. Cio, nie śmiej się ze mnie, to jest mój ulubiony kolor, holo. To musi ten się udać. Trochę sobie w międzyczasie trochę bardziej zamoczę. O kur... Jest trochę na dole. Dobra, styknie. Dobra, teraz ja znowu. Te najlepsze tu, popatrz. Te najlepsze mam tu, mi spada, no to tak nie? Z daleka ja by trzeba było. Albo na palec. Teraz nie dam rady, nie patrz. To trzeba tak z daleka, a my za blisko, rozumiesz? Że to się musi tak mieć odległość, żeby się rozbryzgać. Właśnie, masz rację. Musisz po prostu wyłączyć to, że... Albo włączyć to, że chcesz rozciaprać wszystko. Zdecydowanie bezpieczniej to hybrydą zrobić. Ty to masz wszędzie, no nie na tipsie, tyle ci powiem, nie?
Zostaw to, to jest dobre. Dmuchał i dmuchał! Dawaj, nie dmuchał! O Boże, derach lasu! Małe poprawki. Ten głos! Popłakałam się. Ja, chyba będę musiała się znowu wysmarkać. Dobra, nie? Utwardzam to dzieło. Ja idę smarkać. Ja też! Wyciągnij tam więcej. Może. O, grubo. Czarne łzy. Najbardziej to mi się też podoba, nie? Jak płynnie przeszła. Chodź jaki syf. Profesjonalista w końcu, nie? Ja trochę przesadziłam, ale nie wygląda to źle. Tylko patrząc z boku jest to po prostu bardzo grube, więc trzeba będzie bardzo długo czekać. Ej, ładnie nawet, no. Ty byś mogła zatopować, bo tobie się to na pewno utwardziło już, a ja muszę czekać pewnie, kurde. Nie, nie topuj, zostaw. Nie topować?